Trybunał Konstytucyjny, też wczoraj Państwo o to pytaliście. Drodzy Państwo, ja nie mam słów, żeby to skomentować. To znaczy to, co robi Trybunał Konstytucyjny w sprawie działań Sejmu, to jest działalność antypaństwowa, to jest działalność wywrotowa, to jest sabotaż ustrojowy i to trzeba sobie powiedzieć jasno. Natomiast wybaczcie Państwo, ale same gesty, to, że pani była posłanka Pawłowicz sama orzeka w sprawie wyłączenia samej siebie ze składu orzekającego, kiedy sądzeni są jej byli partyjni koledzy, to już nawet nie jest kpina. To jest po prostu robienie z sądownictwa konstytucyjnego kabaretu. Nikomu nie pozwolimy zakneblować Sejmu, nikomu nie pozwolimy zamrażać Sejmu i podnosić twierdzeń, że oto Sejm od pół roku pracuje nielegalnie, bo to jest głupota prawna, to trzeba sobie powiedzieć jasno, i też łamanie wszystkich standardów demokracji, jakie można sobie wyobrazić. Ten Sejm wybrały miliony Polek i Polaków. Ma pełną legitymację ustrojową, wybory były ważne, stąd mój apel do Trybunału Konstytucyjnego, który sprowadził sądownictwo konstytucyjne na dno, a później usłyszeliśmy jeszcze, że jest w stanie zapukać w to dno od spodu, żeby powstrzymał się przed kompromitowaniem polskiego państwa, a do pana prezydenta, żeby zaprzestał tej niewłaściwej z punktu widzenia stabilności ustrojowej gry z Trybunałem Konstytucyjnym, którą do tej pory toczył. Sejm pracował, pracuje i będzie pracował normalnie, niezależnie jakie zdanie w tej sprawie mają byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości ubrani teraz w togi sędziów tego gremium.